Cześć, miło mi się z Wami spotkać i zaprosić Was na kolejną część tej historii. Dom pastora Beniamina prawie przypominał mój, ale był nowy i jakiś ładniejszy. Ogród był pełen krętych alejek i małych drzewek. Zaś z okna mojego pokoju rozciągał się ten sam widok na kościół Księżycowy, świeżo wybudowany, podobnie do tego, który znam. W domu pastora dostałem miejsce do spania w moim pokoju, więc kiedy rano się obudziłem, przez chwilę myślałem, że wszystko jest po staremu. To znaczy po nowemu, nadal byłem w domu pastora, ale 250 lat przed tym, zanim się urodziłem. Przyznam szczerze, że coraz mniej martwiłem się, że tak jest, bo wszystko tu było takie fascynujące, że nie miałem nawet czasu tęsknić, choć żałowałem, że nie ma ze mną rodziców. Oni tak często mówili, że ich marzeniem jest cofnąć się chociaż na kilka dni, o 200 lat i zobaczyć naszą miejscowość w pełnym rozkwicie. No dobra, powiem wam w tajemnicy, że jednej rzeczy bardzo mi tu brakuje. W naszym domu mój pokój jest trochę mniejszy, ale za to za ścianą jest toaleta. Tu najpierw trzeba ubrać sweter i buty, żeby załatwić swoje potrzeby w specjalnie do tego postawionej budce w ogrodzie. Brrr, pobudka gwarantowana i zagadka rozwiązana, dlaczego oni tak tu wcześnie wstają i od razu są wybudzeni i pełni energii. Przebieżka do toalety w ogrodzie po rosie jest jak kubeł zimnej wody. Po porannej toalecie przyszedł czas na śniadanie. Żona pastora krzątała się po kuchni od samego rana. Już od schodów unosił się zapach kawy, podobnie jak w naszym domu, z tym, że moja mama na tym starym kaflowym piecu ma ekspres do kawy, wciska guziczek i czarny napój sam nalewa się do kubka. Tutaj zaś w piecu trzala drewno, a w kuchni jest bardzo gorąco. Na piecu stoi wielki gar, a w nim gotuje się kawa zbożowa z mlekiem. Na środku kuchni jest wielki, okrągły stół, który na jedno słowo pastorowej zapełnia się dziećmi. Jeszcze ich wszystkich nie poznałem, ale to małżeństwo musi mieć ich dużo. Usiedliśmy do stołu. Żona pastora wyjęła z pieca kaflowego wielki, pachnący bochen chleba i nalała wszystkim do kubków zbożówkę. Pastor pomodlił się głośno i zaczął dzielić chleb. Moje myśli zatrzymały się jednak na jednym słowie z jego modlitwy. Zawiesiłem się, a pastor chyba to zauważył, poszturchnął mnie i zapytał, o czym tak myślę? A myślałem o tym, że skoro wszystko jest tu takie jak w moim prawdziwym życiu, dlaczego miejsce, gdzie jesteśmy, nazywa się zupełnie inaczej? Nawet nie potrafiłem jej wymówić. Pastor zaczął wyjaśniać, jesteśmy w Karlsruhe, co znaczy dosłownie spokój Karola, a z tym znów wiąże się pewna legenda. Ludzie mówią, że książę Karol wybierał się w boje stobrawskie zawsze wtedy, gdy miał dosyć problemów, którymi na co dzień był zamęczony na swoim dworze w Oleśnicy. Tutaj mógł w ciszy i spokoju odpocząć na łonie natury, obserwując las i dziką zwierzynę. Pewnego dnia bardzo źle się poczuł. Był słaby, bolały go wszystkie stawy i głowa. Nie mógł na niczym się skupić, a w pałacu w Oleśnicy drzwi się nie zamykały. Podani wciąż przychodzili ze swoimi problemami. Dworzanie ciągle mieli jakieś sprawy, a służba krzątała się po pałacu, robiąc przy tym sporo szumu. Dosyć tego! Wykrzyknął książę Karol. Zaprzęgać konie i szykować powóz! Książę ze swoim zaufanym sługą udał się w nasze strony, gdzie trwała już budowa jego wyśnionego pałacyku myśliwskiego. Książę usiadł między drzewami w pobliżu budowy i nagle, gdy robotnicy wbijali kolejny pal pod fundament, z ziemi wytrysnęła wielka fontanna wody. Zaniepokojony, podbiegł do pracowników, a woda, tryskając delikatnym strumieniem, zraszała jego twarz. Po chwili książę Karol poczuł się dużo lepiej niż wcześniej. Ból stawów przestał mu dokuczać, a głowa stała się lekka jak piórko. Dookoła była cisza, którą zakłócał jedynie szum tryskającego źródła i śpiew ptaków. Jak tu jest pięknie, westchnął książę. To miejsce będzie nazywać się Spokój Karola. A że książę mówił po niemiecku, to nazwa naszej miejscowości brzmiała właśnie Karlsruhe. Książę był bardzo szczęśliwy, bo w końcu znalazł pokój, którego tak bardzo potrzebował. Każdy z nas także potrzebuje pokoju, powiedział pastor, sięgając do koszyka po kić winogron. Jeśli w naszym życiu go brakuje, czyli brakuje takiej wewnętrznej ciszy, zgody między nami a innymi ludźmi, odpoczynku, poczucia bezpieczeństwa, czujemy się nieszczęśliwi, zmęczeni i jesteśmy wystraszeni. Taki pokój może nam dać Bóg. Jeśli mówimy mu w modlitwach o tym, co nas smuci i martwi, albo czego się boimy.
Dzięki, że byliście ze mną, a za tydzień Martyna opowie wam, co było dalej.